Partnerem programu jest Continental, producent opon Sport Contact 7. Gorzkie żale Claire Williams, która czuje się zapomniana i niedoceniona przez Formułę 1. Nowa poroniona koncepcja boidów ekologicznych na sezon 2026, groźne dla kierowców, na co wskazują symulacje. Do tego transferowa karuzela od A do S czyli Carlos Sainz ponoć pewniakiem w Mercedesie, choć wcale się nie wydaje takie pewne. Alonso z kolei do Mercedesa iść ponoć nie chce. Pewność Sergio Pereza, papiery cnody, które idą w górę, czyli analiza rynku transferowego. Do tego jeszcze o marzeniu się na tej głowy Toto Wolfa. Red Bull i Ferrari prowadzą nie tylko na torze i rośnie potęga zespołu Premavit. Witajcie najmilsi w ten wieczór, gdy na żywo będę nagrywał F1 Vloga na najbliższe dni. Cieszę się, że ten czas spędzamy razem, tym bardziej, że są jeszcze inne atrakcje w telewizorze, szczególnie dla mieśników piłki nożnej. Dziękuję bardzo, jacko za twojego donata, ale myślę, że nigdy nie jest za późno i nigdy nie ma złej pory, żeby porozmawiać o najciekawszych tematach z Formuły 1. Co robimy w F1 Vlogu? Zanim przejdziemy, przypominam, że mamy kod rabatowy nasz dla, dla naszej społeczności. Jeszcze zostało parę kodów rabatowych na opony Continentala. Kod w opisie do tego programu tak samo jak i odniesienie adres na loterii Kontinenta, gdzie do wygrania dużo atrakcyjnych nagród więc zapraszam serdecznie do udziału i lecimy z F1 vlogiem a zaczynamy od nowych bolidów i poronionego pomysłu który zaczyna się no średnio sprawdza się, jeśli chodzi o symulacje w tunelach aerodynamicznych. E, pamiętajmy, że od 2026 roku będzie wielkie przetasowanie techniczne w Formule 1. Ono jest nakierowane w dużej mierze po pierwsze na to, żeby ściągnąć nowe zespoły, e, nowych producentów silników tak naprawdę bardziej do Formuły 1, czyli Audi, ale także zachęcić Hondę, żeby Formule 1 pozostała i te cele się powiodły. Natomiast jest to oczywiście takie uderzenie w ekologię i głównym punktem, bo przepisy zmieniają się w, jakby w dwóch obszarach, silnikowym i nadwoziowym, głównym punktem centralnym są nowe układy napędowe, trochę nowe Trochę stare, ponieważ to ciągle będą silniki V6 o tej samej pojemności 1,6. Ale największa zmiana, ekozmiana, która ma pokazywać, że Formuła 1 jakby dba o to środowisko i walczy z tym dwutlenkiem węgla, jest zmiana proporcji w dostarczeniu energii, która no, w 50% teraz siła bolidów Formuła 1 ma pochodzić z silników elektrycznych, czyli o wiele większy udział hybrydy. Coś, co od początku budziło do, że zastrzeżenia. Po pierwsze, jest to zupełnie niepotrzebne. Bardziej tylko chodzi chyba o jakieś tam promowanie niż, niż faktyczne problemy techniczne, ale też nie tylko. No ale też przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo taka trudna zmiana dla leki, no bo pozyskanie połowy energii na wyścig w tak mocnych samochodach z tylko silników elektrycznych i tylko zładowania baterii, głównie zładowania baterii podczas jazdy, jest cokolwiek trudne, dlatego aby to stało się łatwiejsze, w celu takim, żeby bolidy, tak jak to ostrzegał Christian Hodder, nie musiały hamować 300 metrów przed pierwszym zakrętem na mązie, czyli mniej więcej o 200 metrów za wcześnie i nie rybuje się jakaś abstrakcyjna parodia ścigania, no to trzeba kombinować z nadwoziami, a to jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy konstrukcja silnika dyktuje to, co trzeba robić z nadwoziami. To Totalny absurd silnik być siedzieć po prostu w komorze silnika i dawać moc odpowiednią, najlepiej żeby wszystkie żeby były, żeby były jak najmniej skomplikowane, jak najlżejsze, jak najmniej awaryjne i po prostu żeby sobie siedziały, bo silniki o równych mocach, a cała reszta po prostu powinna siedzieć już niezależnie od tego, co pod tą maską siedzi, no ewentualnie jeszcze można rekompensować niższymi operami na prostych troszeczkę, nie wiem, poprzez kształt aerodynamiczny, wynajność, powiedzmy mniejsze osiągi silnika jak Red Bull, kiedy dominował za czasów Vettela, tak to robili Renault, nie miało najmocniejszego silnika, ale miało silnik, który bardzo opalił, był też taki bardzo kompaktowy, miał świetną kulturę pracy, a resztę robili aerodynamiczni, aerodynamiczni, ale dawali mu taką wydajność że nawet na mądzie, gdzie jest tor nawet wtedy Red Bull przez swoją wydajność aerodynamiczną cały czas z silnikami Renault rządził. To był taki czas, natomiast nigdy do tego stopnia, że e, tworzy się przepisy w regulaminach, które mają sprawić, że e, no, te drakońskie re restrykcje w użyciu paliwa, paliw kopalnych, chociaż nie, to będą syntetyczne, przepraszam, no, nawet syntetycznych paliw e, będą dyktowały e, no, konkretne rozwiązania ko konstrukcyjne. Eee, a konkretnie chodzi o ruchomą aerodynamikę. Ja wiem, że ona jest już używana w Formuła 1, to jest system DRS, który ma ułatwiać wyprzedzanie, ale jego efekt jest daleko mniejszy e, poniżej tego, co będzie musiało być wprowadzone do obliczów formuły 1, żeby te samochody no, po prostu nie cieniowały, tylko mogły jechać dość, e, dość szybko. O co chodzi z tą ruchomą aerodynamiką? No, tak samo jak z DRS-em, czyli o to, żeby. E, Docisk był maksymalny w zakrętach, bo tam ona jest najbardziej potrzebna, poprzez generowanie docisku, oczywiście, poprzez ruch powietrza na zasadzie odwróconego skrzydła samolotu, czyli tak jak samolot jest podnoszony do góry poprzez profil skrzydła, tak profil skrzydła w bolzie Formuły 1 w drugą stronę bo po prostu przyciska, mówiąc o dużym e, uproszczeniu. Natomiast no, na, na prostych, to oczywiście stawia opory, nie dość, że zwiększa, e, z, jakby z, zmniejsza prędkości maksymalne, to jeszcze znacząco zwiększa zużycie paliwa. Dlatego pomysł był taki, że skoro mamy mieć takie proporcje, te 50 na 50, no to w takim razie sprawimy, żeby mniej paliły na prostych, po, ponieważ zmniejszymy im oporę powietrza. Jak to zrobić? Oczywiście zmienić, zmniejszać te opory. Tylko że sam system DRS to jest za mało, więc teraz e, kombinowano z tym, żeby e, przede wszystkim w pierwszej kolejności, żeby tylne skrzydło e, no, tak zmieniało kąt nachylenia całościowo, czy nie tylko robiąc odstęp jak DRS, tylko całościowo, żeby, żeby to zmniejszyć. Dodam jeszcze, bo widziałem taki komentarz, kiedy o tym pisałem na Twitterze i na Facebooku, że przecież Adrianowi Adrian Niłowi to się podoba, że to świetny pomysł. Tak wiele innych pomysłów, które bardzo się podobają inżynierom, tylko nie podobają się kierowcom, czyli tym, którzy po pierwsze mają tym jeździć, a po drugie tym, którzy nastawiają karku. I to chyba będzie jeden z tych przypadków, że inżynierowie, nawet najwybitniejsi będą lubili jak najwięcej, jak najwięcej komplikacji. Kierowcy nie do końca, bo są jakby zawsze jest między inżynierami a kierowcami taki jakiś moment tarcia. Tak mniej więcej wygląda. No i ostatnie wieści wyciągnął Motorsport, e, czyli takie bardzo, e, bardzo mocne źródło. E, I te wieści niosą, że no, zespoły po pierwsze zaczęły już testy na w symulatorach eee, chociaż być może też i w tonach Aero są jakieś prace prowadzone, natomiast no formalnie jest to zabronione, jeśli chodzi o konkretny projekt przyszłego samochodu na sezon 2026. To będzie dozwolone dopiero od 1 stycznia. Natomiast już z tego co rozumiem, są równe, różne prace prowadzone, natomiast przede wszystkim symulacje. W symulatorach się, e, sprawdza się modele, które są nazywane modelem Fangio samochodu. Bardzo wdzięcznie, bo chodzi o pięciokrotnego mistrza świata Formuły 1 i legendę z lat 50. I pojawiły się bardzo, ale to bardzo niepokojące sygnały, że jest to koncept bardzo. Niebezpieczny, e, ponieważ w momencie, kiedy tylko na tylnej oci, osi ucieka docisk, e, ten tył się robi bardzo niestabilny. Szczególnie z gazem w podłodze, bo te bolidy mają jednak gdzieś tysiąc koni mocy, i wtedy też w 2026 roku też mają mieć podobną moc. Chociaż nie wiem, czy to się uda uzyskać. E, I w tym momencie wykryto, że nawet na prostych te samochody z odciążonym tyłem mogą zacząć się obracać. Nie mówiąc o tych lekkich łukach, które w kategoriach Formu 1 dotąd zakrętami nie były, ponieważ miały tak dobry docisk bolidy, że nawet takie mocniejsze są traktowane jak proste, no to teraz faktycznie staną się zakrętami, do tego bardzo niebezpiecznymi, dlatego, że ponoć w trzykrotnie bardziej balans aerodynamiczny się zmienia na korzyść przedniej osi, czyli przód bardzo, bardzo mocno trzyma, a tył jest bardzo, bardzo lekkie, ociążony i bardzo luźny, co jest oczywiście ultra groźne. Wyliczono też, że gdyby kierowcy mieli mimo tego jechać tutaj, jak wiecie, jak saper pracujący nad rozbrojeniem bomby, czyli po prostu tak, wiecie, kropelki czoła, kropelki pod Spowodujące z czoła, żeby tylko ten się nie obrócić, no, no to wówczas przy obecnej konfiguracji bolidy Formuły 1 byłyby wolniejsze od bolidów Formuły 2. Co oczywiście jest bezpośrednim następstwem zastosowania silników, bo to, to się z tego tylko bierze. Zastosowanie silników, które mają 50% energii brać z prądu, a nie z paliwa, bo przecież wiadomo, że paliwo to samo zło. No więc już wiadomo, że uzyskanie tego, tego efektu poprzez tylko i wyłącznie obniżenie Docisku z tyłu samochodu, no niestety nie wchodzi w grę. A to oznacza, że planem B ma być ingerencja także w, konfigura w konfigurację przedniego skrzydła. No bo skoro już robimy takie rzeczy z tyłu, dlaczego się nie pobawić full time i nie zrobić tego także z przodu? Jest kilka argumentów. Po pierwsze, generalnie już samo wprowadzenie DRS było w pewnym sensie. Kontrowersyjne nawet nie dlatego, że zdaniem wielu purystów psuje ściganie. Moim zdaniem jest to, to akurat zło konieczne. Ja jestem zwolnikiem DRS-u. Ale także dlatego, że faktycznie ten zmiana balansu aerodynamicznego jest po prostu niebezpieczna, ale na tylnym skrzydle to jest pół biedy. Ponieważ co najwyżej przy hamowaniu no, tył nie poklei, może też kierowca wyleci z toru, ale jednak te przednie koła będą hamowały, będą mocno trzymały, bolid się obróci, konsekwencje będą mniejsze. Jeśli puści, jeżeli coś takiego się stanie z przodu samochodu, czyli na przykład w wyniku jakiejkolwiek awarii, czy to samoistnej, czy na przykład po kontakcie z innym samochodem na starcie, albo na przykład po prgnięciu bariery, co się często zdarza, czy w Singapurze, czy w Monaco, jeżeli wówczas to skrzydło nie zadziała, to bolid nie będzie, a przód przejmuje główną energię hamowania, bo cały ciężar podczas hamowania idzie na przykład. No, to jeżeli ten przód nie będzie dociśnięty, no to wówczas na przykład kierowca zamiast skręcić pojedzie prosto na zblokowanych hamulcach i przywali w pobliską ścianę, jeżeli będzie blisko. Coś, ale wypadek Michała Schumachera w 1999 roku w Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. To nie była waria aerodynamiki, ale była to waria hamulców. Michal Schumacher zamiast skręcić pojechał prosto zaraz na starcie wyścigu. będę był to pierwszy wyścig, na którym mówiłem Formuła 1, ale to inna historia, i po prostu przywalił w ścianę, złamał nogę a nawet chyba obie nogi więc to, to są takie konsekwencje, albo na przykład nie wiem, jadą kierowcy w sekwencji szybkich huków na Suzuce, coś się stanie z tym przodem, ruchomą aerodynamiką i zamiast skręcić bolid pojedzie prosto przypomnę inny wypadek powiązany z awarią przedniego skrzydła e, śmiertelny Roland Ratzenberger Grand Prix San Marino i Imola 1994 czyli dzień przed Ayrtonem Senną zginął austriacki kierowca e, ponieważ e, wcześniej pojeżdżając z toru po prostu do, do, doszło do uszkodzenia przedniego skrzydła, które nie trzymał tak jak należało e, i zamiast skręcić bolid po prostu pojechał prosto i doszło do, do, do tragedii. Więc zabawa z ruchomą aerodynamiką od samego początku była dość kontrowersyjna z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowców. Inżynierom jeszcze raz to się podoba, bo tam dla nich to jest więcej zabawy. Natomiast w momencie, kiedy odciążamy tak bardzo tył albo nawet i przód, Odwracając kota ogonem, po to tylko, żeby silnik mógł dojechać do dowist z bolić do mety z daną ilością paliwa i, i, i prądu i jechał szybciej od bolidu do Formuły 2 jest nie dość że durne, co i też dość niebezpieczne, więc takie zabawy teraz odbywają się Formuły 1 i zastanawiam się, jak Formuła 1 z tego wybrnie, dlatego że no, na szali stoi. Jakiś też, znaczy, raz, że bezpieczeństwo to chyba dla, dla niektórych jest najmniej ważne. Dla osób, które będą takie przepisy, ale też honor Formuły 1, no bo jeżeli się okaże, że Formuła 1 faktycznie zrobi się na poziomie Formuły 2 albo wolniejsza, dlatego że ktoś wymyślił, że musimy mieć 50% sprądu, prądu, bo musimy ten przekaz do światu, o co jesteśmy zajebiście, no to znowu będzie to idiotyczne. Zresztą nie pierwsza idiotyczna zmiana wprowadzona w Formułę 1. E, a przypuszczam, że może się skończyć na tym, że zespoły dojdą do konsensusu, że jednak, no może nie 50% na początek tej energii, tylko. Tylko 44% albo, albo coś takiego, 42, 40, bo to Wolf, bo nie Wolf, Horner mówi, że niewielka zmiana jest potrzebna w tym balansie. I kiedy wszyscy producenci śników uznają, że jednak okej, okay, nie jesteśmy jeszcze u celu, no to wówczas może dojść do konsensusu, jeżeli jednak się okaże, że nie wiem, że jeden, bo Mercedes był prze, prze, przeciwny, Mercedesowi dobrze szło, jeżeli jednemu się uda prawie dojść do celu, a inni będą, inni będą w gorszej sytuacji, wówczas będziemy mieli jakiś rodzaj konfliktu. Pytanie, jak Wam się podobają te pomysły na temat kombinowania z ruchomą aerodynamiką w Formule 1. Chętnie poznam wasze komentarze pod tym materiałem. Pora przejść do mojego ulubionego tematu, czyli Claire Williams, nasza ukochana szefowa, która zszargała opinię Robertowi Kubicy poprzez swoje decyzje i traktowanie go w zespole. Inaczej na to patrzeć nie można. To jej zawdzięczamy, że Robert się raz, że nie aż w Formule 1, a dwa, że w, w, obecnej, w obecnym momencie nie jest jakby w, w mainstream, jeśli chodzi o, o karuzelę transferową. To jest właśnie zszargana reputacja przez decyzję tej pani, która czuje się pokrzywdzona i recytuje swoje wielkie sukcesy, które oczywiście są no, tak prawdziwe w weryfikacji z całym kontekstem i prawdami, jak i większość stwierdzeń pani Claire Williams. Zaraz mam je przedstawię. Zaczyna tego: W moich czasach zdobyłam 15 podium i mówi I got, I, czyli o, ja, ja, zdobyłam, w sensie, że jestem Claire'em, mówię, ja zdobyłam 15 podium. A nie my zdobywaliśmy nasz zespół. zespół zdobywał nie Walteri Bottas i Felipe Massa i Lance Stroll zdobywali, tylko ja zdobywałam. Ona zdoby... wsiadła i pojechała i zdobyła 15 podium dla Williamsa. Jej ego ustępuje jedynie jej prawdomówności. Mówi tak, nie sądzę, że jakikolwiek szef ekipy poza Toto i Christianem przez ostatnich 14 lat miał 15 podium. No tak, yy, Gratuluję tych zasług. Zobaczcie, jak z tych te podium za kadencji kler zostały zdobyte. Była szefową od sezonu 2013 do 2020, kiedy Williams, będąc już na dnie wszystkiego, po prostu musiał zostać sprzedany. Bardzo mnie to rozbawiło, dlatego że w zasadzie rok do dwóch lat później wartość tego zespołu wzrosła wielo, wielokrotnie. A tam przypuszczalnie 10 razy lub więcej, <laughs> co jest jakby pięknym podsumowaniem całej tej przygody. Nie dociągnęła poprzez swoje decyzje. I tak. W 2014 roku wyszła nowa formuła silnikowa, więc e, ważniejsze, od, e, od, o, ważniejsze od konstrukcji e, aerodynamicznej, czy generalnie bolidów, była moc silników, czyli nowe hybrydy, właśnie coś, co Mercedes zrobił doskonale, wyprzedził wszystkie inne ekipy o lata świetne do tego stopnia, że musieli przykręcać moc silników tylko po to, żeby po pierwsze, po pierwsze nie kompromitować się resztę stawki, a po drugie, żeby nie zmusić FAI do, do reakcji zbyt dramatycznej, no bo, no bo byłaby tak absurdalna różnica. Więc kiedy chcieli mieli po prostu o wiele wyższą moc, na chwilę wrzucali w kwalifikacjach, żeby nie za dużo potem zdejmowali, żeby kierowcy, żeby Lewis Hamilton i Nico Rosberg dojeżdżali sobie spokojnie do mety na pierwszych pozycjach. I ten sam silnik miał także Williams. Eee, więc w 2014 roku, kiedy weszła ta nowa formuła i te silniki totalnie rządziły, Williams był dziewięć razy na podium. 6 razy Valtteri Bottas, trzy razy Felipe Massa. Regulowanie techniczne mają to do siebie, że wraz z tym, jak płynie czas, zespoły zaczynają się zbliżać, robią lepsze silniki, robią lepsze nadwozia. Ci, co chcą i ci, co potrafią, a ci, co nie, po prostu no, radzą sobie gorzej. No, jeżeli polegasz tylko na lepszym silniku swoim, no, to a, że inni idą do góry, a b, jeszcze inni robią lepsze nadwozia. Więc w 2015 roku, w kolejnym sezonie, William zdobył cztery miejsca na podium. Dwa Botas i dwa Felipe Massa. W 2016 roku, czyli trzeci rok tej samej formuły silnikowej, kiedy jeszcze bardziej inne ekipy do, dorównują producentom silników i rozwijają swoje nadwozia, e, idą do przodu, Williams zdobył jedno podium. To był Walter i Bottas w Kanadzie. I w 2017 roku, ostatnie podium za e, panowania Claire Williams, e, Lance Stroll w Azerbejdżanie. I to jest to cała historia tych wspaniałych. E, 15 podium Williams, jeszcze oczywiście w 2021 roku, ostatnie podium dla Williamsa, George Russell w słynnym Grand Prix Belgii, czyli po pierwsze kwalifikacje na ultramokrym torze w, w ciężkich warunkach dramatycznych, a potem wyścig przerwany, zasz, przerwany, w zasadzie wyścig, który się nie odbył w kontrowersyjnych okolicznościach, więc nigdy nie można było się ścigać, więc dowiedzione to podium przez George'a Russella, wtedy szefem już był Jost Capito. Jeśli chodzi o dalsze zasługi swoich, o których mówi Claire Williams, to jest, brzmią, brzmią one tak... Zdobyłam ćwierć całego dorobku punktowego Williamsa w całej jego historii. To dużo punktów, ale ludzie zapominają o tym z powodu trzech ostatnich lat mojego szaf szafowania. Mi się wydaje, że zapamiętałem o tym nie z powodu trzech ostatnich, tylko z powodu całych, całego okresu szefowania, jeżeli znam sobie sprawę, jak wyglądała w tych czasach Formula 1 e, i na czym się opierały wcześniejsze pod Williamsa, e, plus jeszcze, bo po prostu zespół się staczał po równi pochyłej, cały czas w dół, odkąd ona była szefową. E, natomiast skoro już mowa o tych punktach, szczerze, nie sprawdzałem, już nie jestem na tyle rąbnięty, żeby sprawdzać, e, czy faktycznie zdobyli ćwierć dorobku tego, co e, ca, cały ich, całego punktowego oficera Williamsa. Fakt jest taki, że przed szefową, nie bezpośrednio, ale jednak Williamsa bywał tytuł mistrza świata i dominował Formuła 1 szczególnie na początku lat 90. totalnie e, bardziej niż teraz Red Bull. Nie tylko moim zdaniem, myślę, że każda osoba, która oglądała Formułę 1 wtedy, to przyzna. E, natomiast system punktowy Formuły 1 w takim razie, e, kiedy Williams zaczyna jeździć w, w końcu lat 70., do 1990 roku e, punktowało tylko 6 pierwszych kierowców, nie tak jak teraz 10. W systemie 9 za zwycięstwo, 6 za drugie miejsce, 4 za trzecie, 3 za czwarte i potem 2 i 1 aż do szóstego. E, więc, a teraz mamy 25 za zwycięstwo. To jest różnica, jeśli dobrze liczę, 16 punktów tylko i, i 10 pierwszych pozycji punktowanych. E, od 1991 do 2002 roku system był niemal identyczny z tą różnicą, że za zwycięstwo dawano 10 punktów, a nie 9, żeby była większa różnica między zwycięstwem a drugim miejscem. Od 2003 do 2009 roku punktowało 8 pierwszych kierowców w systemie: 10 za pierwsze, 8 za drugie, 6 za trzecie i potem 5, 4, 3, 2, 1 aż do 8 miejsca. Więc ciągle mamy 10 punktów za, za pierwszą pozycję. I dopiero od sezonu 2010. Eee, po dziś dzień obowiązuje system punktowy 25 punktów za zwycięstwo, czyli ponad dwa razy więcej niż w poprzednim e, systemie e, i 10 kierowców punktuje. Po drodze jeszcze był sezon 2014, gdzie za ostatni wyścig zdobywano podwójne punkty. Pomóc Berniego Ecclestone'a, który został szybko zarzucony. No i potem weszły jeszcze punkty ze sprinty e, i do tego jeszcze punkty z najszybszego od pewnego momentu. Więc jakby w tym układzie faktycznie Claire Williams wyjmując poza kontekst, że się zmienił e, e, system punktowy, faktycznie ze jej czasów na czaskano dużo punktów tylko że zdobycie tych punktów było o wiele, o wiele łatwiejsze. Wracając, co dalej u naszej ukochanej Klery, która dziś ma 47 lat. Mówi, 45 lat w Formule 1 to naprawdę długi czas i to kształtuje twój charakter i to, kim jesteś. I to się zgadza faktycznie, wydaje mi się, że od dzieciństwa będąc w Formule 1 jest to środowisko, w którym dąży się do, do doskonałości, w którym naprawdę... Niebieskie osoby osiągają wielkie wspaniałe sukcesy, ale jest to także środowisko, w którym jest dużo bardzo manipulacji, oszustw, hipokryzji, zakłamania, przekrętów. Motorsport, no, to, mówię Wam o tym regularnie, tak więc no, generalnie, jakby na wierzchu tej całej otoczki, z tyłu gdzieś są naprawdę. No, Wszystkie krzywe akcje, jakie widzicie w normalnym życiu, one wszystkie są obecne i były zawsze obecne w sporcie samochodowym, generalnie. Tak to wygląda. A, a Tylko, że rzadziej są pokazywane na zewnątrz. Żyłam i oddychałam Williamsem przez całą egzystencję, więc 4 lata bez tego sportu to surrealistyczne uczucie i smutne. Smutyczek. Dziwne, że z takimi dokonaniami i doświadczeniami nie ma jakiejś porządnej pracy w Formule 1. Przecież też się prosi, żeby brać tutaj szefom jeszcze kobieta, czyli po prostu na dzisiejsze czasy to w ogóle można się pochwalić jeszcze, że mamy tutaj nie dość, że doświadczona i wybitnie utytułowana i utalentowana, no to jeszcze do tego kobieta, która pokazuje, że w świecie mężczyzn twardym płeć nie ma żadnego znaczenia. Mimo tego roboty nie ma dla niej. Nikomu nie szefuje. Test nie za tym, test nie za jeden, 1, to niewiarygodny świat, gdy jesteś jego częścią, całkowicie cię wciąga, jak chodzenie po bagnach. Szczególnie, gdy zarządzasz zespołem. Ciężko jest odejść i znaleźć sens i cel gdzieś indziej, ale mam małego syna, który się kształtuje. Traciłem czas. Yy, bo byłam zajęta zarządzaniem zarządzanie Williamsem. Chodzi o to, że zamiast ten czas poświęcać temu synowi, to po prostu była szefowała. Yy, ciężka praca. Teraz jestem jego mamą i żoną. Zmieniliśmy dom, a ja pracuję tu i tam. I to bardzo miły sposób życia. Czyli moimi yy, słuchajcie, krzywda się kler nie stała. Co prawda, zamiast zrobić setki milionów dolarów, yy, zarobiła yy, tylko kilkadziesiąt, ale ostatecznie żyje jakby powyżej i przeciętne, przeciętnego z, yy, poziomu życia i, i, i krzywda się nie stała, natomiast mi się wydaje, że kilka osób zdoła skrzywdzić. Co uczcimy jakby tym gestem. Tyle jeśli chodzi o to, co u szefowej. Mam nadzieję, że cieszę się, że wszystko jest w porządku, a teraz przechodzimy do rynku transferowego. Teraz za to. Więc. Wieść niesie, że w najbliższym czasie zapadną ważne decyzje transferowe. Byłaby to bardzo dziwna pora, ale... Fakt jest taki, że oczywiście, szczególnie kiedy nie za bardzo jest o czym pisać w kontekście walki mistrzostwa Świata, przynajmniej w tym sezonie, no to jakby te wszystkie inne tematy poboczne są wyciągane, no i ten transfer Luisa Hamiltona jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, w sensie przyszłoroczne, ale ogłoszone Luisa Hamiltona tak do Ferrari, no on po prostu bardzo wpłynął na rynek transferowy, ale Helmut Marko twierdzi, że to nie do końca to. W wywiadzie dla Motorsportu opisał sytuację właśnie, która jest wyjątkowa, powiedział, The... Rynek kierowców eksplodował w kwietniu, a normalnie nikt w kwietniu o tym nie rozmawia. Nie wiem, co się dzieje. Słyszałem, że to Audi wywiera presję, ale to jest trochę dziwne dla nowego zespołu, aby wywierał presję na rynku transferowym. No cóż, takie mamy czasy to śmieszne, ale my nie będziemy wskakiwali do tej gry. Zaczekamy i zobaczymy. Podejmiemy najlepszy wybór potem. Czy no Mercedes Red Bull, czyli najlepszy teraz bolid w 1, oni mają, mogą sobie poczekać z całą pewnością. Zawsze znajdzie się jakiś dobry kierowca, żeby w tym samochodzie jeździć. Jest to zła wiadomość dla Carlosa Sainza z kolei, dlatego, że no, on jest zostawiony z ręką w nocniku, mówiąc obrazowo i no jednak chce jak najwcześniej gdzieś pojechać. No, zanim Ferrari sięgnęło po ulicę Hamiltona, coś co teraz jest bardzo dyskutowane w świetle tego, co się dzieje u Lisa Hamiltona i w świetle tego, jak wymiata Carlos Sainz, no w każdym razie on spodziewał się, że dostanie kontrakt od Ferrari i mówi otwarcie, że liczy na kontrakt dłuższy niż dwa lata, że chciał minimum trzyletni kontrakt. Tymczasem, tymczasem no, został bez bolidu i niby się tu jakieś opcje pojawią. być może za Pereza w Red Bullu, a być może nie, to cały czas się trwa. Być może w Mercedesie y, za Hamiltona, ale tam też nie jest zbyt wygodnie, więc być może w Audi, ale Audi to nie jest zespół, który spełni oczekiwania Carlosa, który chciałby mieć zdolny do walki o, o zwycięstwa i tytuły. Dziękuję bardzo, Lawend, za twojego Donatana. <grystanie> Pozdrawiam serdecznie. Bardzo miło za miłe słowa. E więc no, sytuacja jest niewygodna. Sainz chciałby jak najwcześniej wiedzieć, że będzie idził na przykład w Red Bullu na najbliższe 2-3 lata, albo w Mercedesie ewentualnie przez najbliższe 2-3 lata. Tymczasem no, Red Bull twierdzi na przykład, że. No my jeszcze tej decyzji nie podejmiemy, choć Sainz jest na liście, ponieważ Karol Marko mówi: Sainz wszedł do Formuły 1 przy, dzięki Red Bullowi i miał także bardzo dobry rok wówczas, w Toro Rosso. Sainz z pewnością jest nazwiskiem do rozważenia, czyli tutaj jest jakaś tam nadzieja, że coś może być, ale niestety nie teraz, dlatego że dr Helmut twierdzi, że wrócą do tematu dopiero. Po wakacjach, zresztą, przepraszam, najwcześniej, podczas, podczas wakacji. Science tymczasem, i to jest coś ciekawe, bo wydaje się, że z gorącym towarem transferowym po tych czterech pierwszych rundach we wszystkich trzech wyścigach stał na podium, prawda? Tym się chwali. Natomiast, no, mi się wydaje, że to jest bardziej w oczach kibiców. Po pierwsze, no, zachwyconych tym, że coś się dzieje i że Carlos, że to Carlos, bo lubimy, kiedy nagle ktoś z cienia wychodzi, szale klerka, jeszcze bardziej niż wcześniej, i jestem kierowcą. Natomiast w świetle, wydaje mi się, w środowisku Formuły 1 nie jest aż takie pewne. Więc jeśli nie Red Bull, a co nie nastąpi na pewno w najbliższym czasie, no to może właśnie Mercedes. I tu no, jest ta słynna wypowiedź Willa Buxtona, którą on potem prostował, bo jakby uznano, że on to mówił na podstawie rozmowy z Toto Wolffem, więc wyjaśnił, nie, nie, to jest moja prywatna opinia, że, a, że niedługo będziemy mieli jakieś decyzje i że e, Carlosowi Sainzowi jest najbliżej do e, Mercedesa, jeżeli mają zatrudnić kierowcę doświadczonego, o jakim mówił Toto e, to Wolf. Tymczasem Numerem jeden, po pierwsze, w Mercedesie jest Max Verstappen. to, to tego nie ukrywa yy, i na każdym kroku go propsuje. Ostatnio nawet pogląbiłem po, po nie powiedział, w tym roku nikt nie złapie Maxa. Sposób, w jaki jeździ jest spektakularny. No proszę, nie to co w 2021 roku, kiedy oszukali, kiedy ukradli tytuł. Yy, Widzę, jak zarządza z opon. W tym sezonie walka toczy się o miano najlepszego z reszty. Święta prawda, tak to wygląda, ale to było wiadomo także przed sezonem, a nawet zanim Louis Hamilton ogłosił, że przychodzi do Ferrari, te wszystkie rzeczy były wiadome, tylko trzeba było po prostu je przyznać albo je zauważyć. No to teraz Toto to je zauważa. I Max też spostrzegł, dlatego że powiedział ostatnio, wbijając małą szpileczkę, co mi się spodobało. Ostatnimi czasy, to to był naprawdę miły, mówiąc wiele miłych rzeczy na mój temat. No, tak to się, tak to się dzieje, jest to potrzeba yy, chwili. Yy... Jednakowoż Max Verstappen wyraźnie potwierdza, że nie chce odejść z Red Bulla i Red Bull z pewnością go chce, aczkolwiek jest to taka trudna miłość, no bo ma teraz taki kontrakt, który gwarantuje jemu tylko i wyłącznie kontrolę nad tym, czy będzie się ścigał w Red Bullu, czy nie. Natomiast Red Bull kontroli nad tym nie ma. Natomiast póki co, na, na, na ten moment, mimo tego, że to bardzo by chciał, no to fotel w Mercedesie nie dla niego. Więc Mercedes ma czterech innych kandydatów. Są nimi Kimi Antonelli, wielkie marzenie Toto Wolfa, że wejdzie cały w bieli i okaże się drugim Maxem Verstappenem, a nawet lepszym od Maxa Verstappena, co akurat wątpię. Jest to Fernando Alonso, czyli oczywiście wyśmity kierowca, chyba z pewnością najlepszy obecnie kierowca na rynku. jednej z najlepszych kierowców w historii. Sebastian Vettel, czyli bardziej utytułowany, ale niekoniecznie najlepszy kierowca, jakiego można mieć w swoim zespole. Oraz Carlos Sainz. Anton będzie miał w najbliższym czasie testy w bolidzie, trochę starszym, bo nie mogą być najnowszymi, szykującego do debiutu w Formuły 1. Ten program został jeszcze zwiększony o kilka dodatkowych testów, ale nie jest pewniakiem i na razie no, zawsze może być alternatywą dla niego fotel w się chociażby na rok, za Logana Sargenta, który co prawda no, jeździ wyśmienicie i robi wszystko, żeby przekonać z Formuły 1 do siebie, ale jako, że Formuła 1 nie lubi Amerykanów i Logana Sargenta, no to wiecie jak to jest. No, no niestety tutaj pada ofiarą z własnej doskonałości. Wetel. Eee, to ciekawe, bo on też jest w grze, o tym też mówiliśmy ostatnio w Proposition, głównie za nazwisko, za to, że jest, a, za narodowość, za paszport, bo jest Niemcem, a Mercedes to jednak ma 33% udziału w ekipie, daje jej swoją nazwę i jest firmą niemiecką. No i też trochę za tytuły, za zasługi, no bardziej zespołu poprzedniego niż swoje, ale jednak, więc też moim zdaniem jest w grze, natomiast to trzeba, to to musi, a, cały czas jeszcze powierzyć, że George Russell będzie liderem ekipy, co jest coraz trudniejsze w najbliższym czasie, albo no mu, musi mieć pewność, że Mercedes nie rozwiąże swoich problemów w najbliższym czasie, więc wtedy dajesz kontrakt Vettelowi na rok z opcją na jeden rok, więc ten sezon i tak do nowej formuły technicznej jakoś przebimbają, no bo zacznie, prze, przeżyją, bo i tak no, jeśli uznają, że nie zrobią nic na, na przyszły rok, żeby się poprawić, no to i tak trzeba będzie coś zrobić, a za Vettelem mogą iść większe pieniądze, na przykład ze strony Mercedesa, który powie, ok, no to skoro SEP jedzie, no to my teraz wy, wyłożymy jeszcze większą część budżetu, albo na przykład poprzez jego sponsorów. Takie rzecz może się też wydarzyć. Może jednak Carlos Sainz. Tylko pytanie z Carlosem na jak długo, bo Carlos chce kontrakt na kilka lat, no minimum dwa pewnie, a tak naprawdę mówiło trzech Ferrari. Tymczasem, no jednak to to gdzieś tam z tyłu głowy ma to, że będzie wrzucał do samochodu Kimiego Lego. No może go przycząć rok w się, nawet to chyba będzie bardziej rozsądne. Może od biedy dwa. Tylko co wtedy z Carlosem? Mi się wydaje, że dwa, lata dla Carlosa w Mercedesie byłyby do wynegocjowania, wtedy Antonali jeździłby dwa sezony w Uniamsie. Może trochę, nie wiem. No, Racer trzy czekał, aż dostał szansę w Mercedesie. Proszę, ktoś się wspaniał sprawdza, to inna sprawa. Więc dla Sańca ewentualnie byłaby to o tyle dobra możliwość, że Rok przejdziłby w Mercedesie. Eee, pierwszy, przez drugi rok zobaczyłby, jak sobie radzi Audi eee, przy się do Formuły 1 w 2026 roku, i wtedy w trakcie sezonu mógłby podjąć decyzję: czy OK, idę do Audi i zaufam im, że jednak zbudują w ciągu kilku lat boli, który pozwoli mi walczyć o mistrzostwo, o zwycięstwo Mistrzostwa Świata Kierowców, albo będzie szukał roboty gdzieś indziej. Tak więc z tego punktu widzenia to się bardzo klei, żeby Sainz poszedł do e, Mercedesa. No i z całą pewnością będzie zależało na tym, żeby ta decyzja zapadła szybko. Now's the time, dlatego że teraz jest jakby jego, no jest po prostu na fali. Tak więc mi się wydaje, że, że no z punktu widzenia Karosa Sańca to ma jak najbardziej sens. Kontynuując ten temat w podtemacie, bo będę robił z tego tam stampy, Fernando Alonso chyba nie chce już do Mercedesa. Za co też teraz to weźmiemy? Zrobimy Gdy został spytany przez Sky F1, czy będzie dzwonił do Totowolfa po tym, jak pobił obu kierowców Mercedesa i zajął szóste miejsce w Japonii, powiedział: Dobre pytanie, ale tak, Mercedes jest teraz za nami, więc nie sprawia wrażenia aż tak atrakcyjnego. W sumie trudno się nie zgodzić z Fernando Alonso. Szczególnie, że Mercedes jest że w marazmie, i mimo tego, że co roku mówi, że będzie lepiej w ogóle, że będą w dobrze, to jednak to co roku jest to, no, borykam się z tymi samymi problemami. Ale równie dobrze Fernando Alonso może tak mówić, bo wie już na przykład, że nie będzie dla niego miejsca w Mercedesie, albo na przykład wie, że Carlos Sainz ma już kontrakt z Mercedesem, więc mówi z wyprzedzeniem, żeby e, nie było takiej komunikacji i postrzegania, że jakby został że Sainz został wybrany zamiast niego do Mercedesa, że dostał priorytet. Wiecie, bo za stary jest ten Fernando. No to z wyprzedzeniem mówi, że a, ten Mercedes być może nie jest też taki e, atrakcyjny. To, jest to tylko spekulacja. Nie wiem, że tak jest, ale po prostu tak też działa. Aż Fernando szczególnie jest dobry w tej gierki, więc mógł coś takiego zrobić. Mnie nie wydaje mi się, że to jest, że, że to ma miejsce, e, ale po, podaję po prostu jakąś interpretację, która mogłaby zadziałać, przepraszam, w kilku różnych przypadkach. Natomiast to nie koniec, dlatego że Aston też tak naprawdę nie spełnia. Oczekiwali Fernando, więc pytany, czy jest bliżej decyzji, czy w ogóle zostanie w Formule 1, czy nie, bo mówił ostatnio, że najpierw musi zdecydować, powiedział, na dwoje babka wrożyła. Miałem dużo frajdy w Grand Prix Japonii, co jest wspaniałe, gdy chcesz się ścigać. Mam za sobą jeden z najlepszych weekendów w karierze, jeśli chodzi o jazdę, ale byłem 44 sekundy za liderem, więc nie jest to aż takie atrakcyjne. No takie trochę wcześniej mówił, że jeśli będę chciał zostać, to tylko Aston. Teraz brzmi to mniej entuzjastycznie, takie jakby mini ultimatum. Nie wiem, może czeka na Adriana nie w Astonie Martinie, dlatego że Adrian podczas wywiadu nie skorzystał z okazji, aby zdementować pogłoski, że może na przejść, no bo była ta wizja, że nawet niektórzy mówili, że 100 milionów dolarów kontraktu proponuje Papa Stroll, żeby mieć takiego inżyniera jak Andriy u siebie. No szczerze, jak będzie miał własnego dostawcę Hondy, ekskluzywnego, silników, czyli Hondę, no to... Ten czas, jak dołożyć do tego inżyniera, takiego wybitnego z najwyższej półki, to by miało sens. No to na to pytanie niej powiedział, że on zawsze chciał być inżynierem, że jest szczęśliwy będąc inżynierem i że nie patrzy za daleko w przyszłość. czy nie było tam takiego, nie, 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 Red Bull Forever, i tutaj ja nie odejdę, albo Ferrari, i to, ten... znaczy tego by nie powiedział, oczywiście, ale no, nie, ma tam, nie ma tam tego punktu, który pokazuje, że, że się. Można to nie zdecydować, więc moim zdaniem to było dobre, jakby najlepsze rozwiązanie dla Fernando Alonso, gdyby przyszedł Newi do Astona jak najszybciej, e, podpisać jakiś kontrakt, trzyletni pewnie jeszcze, żeby na te trzy lata, żeby mieć nadzieję, że od sezonu 2026, najdalej 2027 ten trzeci tytuł mistrza świata zdobyć i potem po prostu zrobić adios e, amigos. Być może jednak też liczy na Red Bulla, e, a być może nawet też interwencję z góry, czyli że no, to Liberty uzna, że lepiej mieć Fernando w zespole, żeby coś się zadziało jeszcze bardziej, żeby był, formie i żeby ktoś, być może, no, dał nam nadzieję, że będzie walczył z Maxem Verstappenem, szczególnie, że teraz atmosfera gęsta w Red Bullu i po prostu, że będzie to Fernando. Natomiast to, to oczywiście, to jest wszystko cały czas płynne. Różne z całą pewnością frakcje walczą o swoje racje. Natomiast jeśli nie, no to Fernando mówi: Ja kocham Formułę 1, ale generalnie kocham jazdę, więc to nie tylko. Więc, jeśli to nie będzie Formuła 1, znajdę sobie szczęście w innej formie motorsportu i może będę miał też więcej czasu na swoje prywatne życie, co jest także bardzo ważne w tym wieku. Czy jednak wiecie, no, też i Fernando dogania czas, jak i nas wszystkich. Czas jest moim imieniu, sprawiedliwy, jeżeli go tylko dostaniemy. Tymczasem Sergio Perez bardzo jest Pewne, czy inaczej, on jest pogodzony moim zdaniem, że co się nie wydarzy, to, to po prostu uzna, że, że, że będzie dobrze, bo mi się jego filozofia. Pojawiły się plotki generalnie, że negocjuje trzyletni kontrakt, że inaczej, że e, rozmawiając z Red Bullem, e, zażądał e, trzyletniego kontraktu i ten pomysł oczywiście rozbawił ludzi w Red Bullu, no bo w sytuacji Pereza jedyne, na co mógłby liczyć, e, to dwa lata to jest w ogóle i tak za dużo, a tak naprawdę rok plus opcja, to jest, i powinien brać w ogóle w ciemno, jak mu dadzą rok plus opcję, to powinien w ciemno brać i, i ten, i, i podziękować. Tak, jak ja daję, to trzeba brać i podziękować. Dziękuję. Słynna scena też oczywiście z no, znanego filmu, Ciekawy, czy poznajecie, z którego. No tak, pytany przez Skye Sergio Perez, czy czuje presję, I powiedział, nie, jestem Całkiem wyluzowany. To mój czternasty sezon Formuły 1 i cokolwiek się wydarzy, jestem naprawdę zadowolony z tego, co, czego dokonałem w tym sporcie jak dotąd. I mi się wydaje, że Peres ma pełne prawo, żeby być zadowolonym, dlatego że no nie oszukujmy się, mimo tego, że znowu teraz brazylijska prasa robi z niego przyszłego mistrza świata, no to jednak yy, chyba materiałem na mistrza świata nie był, ale jest bardzo dobrym kierowcą. Czasem rodzi sobie gorzej, czasem lepiej, ale generalnie stawał na podium, kiedy przykład w tej samej w tym samym bolidzie i tej samej ekipie Huckenberg na nie stawał i nie tylko wygrywał wyścigi nie tylko w Red Bullu i miał sporo przebłysków więc też uważam że ma pełne prawo być zadowolonym ze swojej kariery tym bardziej że wchodził do Formuły 1 jako kierowca płacący jako pay driver wspierany przez Carlos'a Slima najbogatszego Meksykanina jednego z najbogatszych ludzi na świecie a teraz zarabia grube pieniądze jako kierowca opłacany przez Red Bulla tak więc chociaż też wprowadził sponsora ale to no, Przeszedł długą drogę i może być absolutnie dumny z tego, co w Formule 1 osiągnął. Mówi dalej. Wierzę, że będzie, że to będzie kwestia czasu. I tu super ciekawe. Rynek kierowców jest w ruchu. Przez kilka kolejnych tygodni będzie się dużo działo. Czyli kiedy są te plotki, że tutaj mogą zaraz ogłosić coś ważnego na rynku transferowym i podejrzewa się, że Sainz będzie w Mercedesie, no to Czeko też wysyła sygnał, że na rynku transferowym się już teraz dużo dzieje. I Helmut Marko też mówił, że się dużo dzieje. Eee... Przepraszam, bo zgubiłem y, akapit. Rynek kierowców jest w ruchu. Przez kilka kolejnych tygodni będzie się dużo działo. Oczekuję, że w ciągu miesiąca będę wiedział, co będę robił w przyszłym roku. Czyli zdaniem Pereza w ciągu miesiąca będzie wiadomo, czy on będzie w Red Bullu, czy nie. A jeśli nie on, no to być może nawet będzie wiadomo, kto będzie w Red Bullu. Jeśli nie powszechnie, no to przynajmniej będzie wiadomo za kulisami. jak będzie wiadomo za kulisami, no to będzie wiadomo powszechnie, tylko nieoficjalnie, no bo żyjemy w czasach, w których tajemnicy utrzymać się nie da. Natomiast Christian Horner, zresztą nie tylko, bo także Helmut Marko, ale Horner oczywiście słowa wsparcia w ostatnich czasach idzie mu bardzo dobrze temu Perezowi, temu Sergiu, temu, temu Czeku. Więc mówi nam się za bardzo nie spieszy, i oczywiście jest spore zainteresowanie naszymi bolidami, jak można oczekiwać, ale Czeko ma priorytet. I, i zmieni jeszcze parę wyścigów, zanim zaczniemy myśleć na temat przyszłego roku. Czyli, jeżeli ma coś się wyjaśnić na temat przyszłości, no to, zdaniem Hornera, jeśli chodzi o Red Bull'a, kolejna osoba, to raczej nie w ciągu miesiąca, tylko, tylko raczej za miesięcy parę. Jeszcze raz Helmut Marko mówił, że będzie to bliżej wakacji, i to nas sprowadza do sytuacji Jukiego Cunody, którego papiery mocno potrzebowały w górę. Helmut Marko w rozmowie ze Sky Deutschland powiedział. W tych czterech wyścigach Yuki załapał się w Q3 trzy razy. Jest powtarzalne, a błędy są pieśnią przeszłości. No, zobaczymy. Na razie. E, nie jestem przekonany co do tego. Z całą pewnością jest ich mniej. E, dowodzi Tsunoda, szczególnie po Meksyku w zeszłym roku, ta końcówka sezonu była bardzo dobra. I faktycznie wygląda na to, że jakby no w czwartym sezonie startu w Formuła 1 trudno oczekiwać czegoś innego od kierowcy, który jednak jest bardzo szybki. Po zawsze był bardzo szybki, i do tego no, ma talent jakiś do, do wyścigów. Może nie tyle, chociaż kurde, w ostatnio w, super dobrze wyprzedzawił Japonię, to muszę przyznać. Nawet jeżeli miał nowsze opony, lepsze i tak dalej, to jednak trzeba mieć jaja, żeby tak wchodzić po zewnętrznej, albo być szalonym po zewnętrznej w tych łukach na eskach. Tak więc no, okej, okay, okej. Okay. Jeśli chodzi o jego ściganstwo, też poszedł do góry. E, Co dalej, Hanów Marko? Zniknął też jego brak samokontroli podczas rozmów przez radio. Naprawdę się rozwinął. Może z wyjątkiem tego bahrajnu, kiedy tam robił prawie, znaczy break testa robił Danielowi Ricardo. Co ciekawe, co na ostatnio stwierdził, że panowanie nad nerwami przez rady jest cięższe niż znoszenie przeciążeń w łukach. Dla niego pewnie tak. I w kierowców, co mówi Helmut Marko, mamy dopiero kwiecień, a przed nami wciąż wiele wyścigów. Sytuacji z kierowcami przyjrzymy się, gdy nadejdzie przerwa wakacyjna. Chcemy się dokładnie przyjrzeć tej sprawie i podjąć właściwą decyzję. Z pewnością potrwa to do lata. Tymczasem no, szef, prezes zespołu v czy RB, naprawdę ma problem z nazwaniem tej ekipy, no, mówi, że też potwierdza, że papiery Jukiego idą w górę i że inne ekipy się Jukim interesują. Przez ostatnich sześć miesięcy stale się poprawiał, jest niesamowicie skoncentrowany, skupiony, a jego przygotowanie fizyczne jest o stopień wyższej, wy, wyżej. Na no, iż w porównaniu z początkiem pewnie o kilka stopni. Jest silny, i wytrwały i pod względem mentalnym zrobił krok naprzód. Z nastolatka stał się dorosłym człowiekiem. Pełna zgoda. I to też w zeszłym roku wskazałem, jak e, na zaproszenie Orleno byłem w siedzibie jeszcze wówczas Taurii. Było spotkanie z Juki, i zwracałem wtedy uwagę, mówiłem i pisałem, i mówiłem o tym, że zrobił ogromne na mnie wrażenie Juki, że zrobił się no, o wiele dojrzałszym kierowcą. Co prawda. Potem było, był ten Bahrain, ale mimo wszystko, ostatecznie faktycznie, Juki stał się. Też napisałem o tym przewodniku Kibica, którego sprzedaż zakończyliśmy, że no właśnie zwracałem na to uwagę. Coś, co, to, co mówi Bayer, to opisałem tylko trochę szerzej w przewodniku i powiedziałem też w odjubku. Więc też mi się tak wydaje. Natomiast pamiętajcie, że miał na to dużo czasu. Więcej nawet niż Mick Schumacher, który moim zdaniem, nawet Mick Schumacher, gdyby jeździł już 3 lata Formuły 1, nie, to co tam, nie, nie. Bo, bo Tsunoda był jaki był, ale zawsze był bardzo szybki. A Mick Schumacher nie był szybki, więc, yy, więc jednak nawet po, Mick Schumacher po czterech latach, co wycofuje się, nie byłby na tym poziomie Cuki i Tsunoda. Jeżeli uważacie inaczej, chętnie poznam waszą argumentację w tej kwestii. Natomiast czy Yuki, bo rodzi się pytanie, będzie miał życie po odejściu Hondy od Redbura, dlatego że w Astonie Martynie mamy jedno miejsce zablokowane dla syna ojca swego. A drugie, jeżeli Fernando będzie chciał jeździć, to dla Fernando Alonso, no bo no byłoby szaleństwem rezygnacja <grystanie> z tego kierowcy, kiedy jest ciągle wybitnym kierowcą i jeździ i mają go w Red Bullu, tak? Oni są z niego bardzo, bardzo zadowoleni. Eee, Bayer mówi: Staje się interesującą opcją dla innych ekip, a także Red Bull będzie uważnie śledził, co się dalej z nim stanie. I zanim skończymy, bo to jeszcze końcóweczka, jeszcze powiedział się o crashu Daniel Ricardo, crashu, który wywołał duże dyskusje. Sporo osób się ze mną nie zgadza, kiedy twierdzę, że to był racing incident, ale jeśli ktoś no, powinien jechać ostrożnie, to był to Albon. Ok, bardziej wam tego nie potrafię wytłumaczyć. <laughs> Sorry. Ale widzę, że wiele osób się wyobraża, że to jest tak, jak my sobie, wiecie, jedziemy sobie samochodzikiem tutaj. Tylko trochę szybciej, nie jadą. No, to, to jest takie często spojrzenie na formułę że to jest, wiecie, to jest tak jak samochodami, tylko szybciej, no trochę już przez samochody, ale generalnie tak. Ludzie sobie często chyba tak porównują i że no przecież nie musiał skręcać prawo. Tak jakby, jak my wszyscy jak normalnie, i możemy sobie wybrać, skręcając zawsze, że no dobra, tutaj może pojadę wężiej, tutaj pojadę szybciej. Jak się zapierdziela, bo inne formułuje 250 zakręt na Suzuce w kolejny łuk. To po pierwsze jest o wiele mniej czasu na spojrzenie w lusterko i zorientowanie się, co się dzieje, szczególnie jeżeli ktoś wchodzi po zewnętrzne, gdzie się trudno spodziewać, bo to jest bardzo dziwne miejsce i bardzo ryzykowne w takim miejscu. A do tego jeszcze nie możecie często odpuścić tego odbicia do prawej, bo jak skręcicie w tym momencie, co teraz, to już zakładając nawet, że stroll był z tyłu, czego on nie musiał wiedzieć, że jest z tyłu, to, to może się okazać, że się nie zmieścicie na wyjściu z zakrętu, bo po prostu właśnie ten metr do prawej strony to decyduje o tym, czy się zmieścicie, czy nie, bo trajektoria was wystrywa. Poza tor, więc tak wygląda jazda w Formuły 1, stąd też rezygnacja z odbicia do prawej strony. Niekoniecznie jest taka prosta i dostępna dla kierowcy Formuły 1, kiedy zapieprza po starcie z pełnym bakiem przez szybki kółek na Suzuce, tak jak jest dla nas zastępna, kiedy skręcamy sobie na osiedlu albo gdzieś tam, prawda, idziemy po bułeczki, czy do kościoła i skręcamy sobie i dobra, no to zostawia miejsce dalej po prawej. To nie tak wygląda. Przechodzimy do depesz. Szybciutko, a przepraszam. Nie przeczytałem tego. Nie przeczytałem wypowiedzi na temat Daniela Ricarda. Pierwsze analizy pokazują, że to był incydent wyścigowy. To bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek pojawi się, z, się za tobą po prawej stronie samochodu na pierwszym okrążeniu. Tak to ocenił Peter Bayer. Zresztą, tak jak ja od razu mówiłem, że po prostu nie spodziewał się, bo to było, coś, było to coś nietypowego. Co, znaczy, jeszcze raz, ja nie mówię, że to jest wina Al Albana generalnie, ale z tych dwóch kierowców to raczej Albon pojechał ryzykownie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że União nie ma części zamiennych i to jest tak naprawdę największe przewinienie Albana w tej sytuacji. No ale to jest wewnętrzna kwestia zespołu, a nie kwestia przewinienia, przewinienia sportowego, którego żaden kierowca nie poniósł. Tak? Żaden nie dostał, nie dostał kary. Nie widziałem żadnych wypowiedzi normalnych, gdy ktoś by mówił, że jakikolwiek inny kierowca, czy obserwator, że Ricardo coś źle zrobił, czy że coś źle zrobił. Albon Ford that matter. Dobra, przechodzimy teraz z peszki. Marzenie tej głowy to to Wolfa. To jest króciutki cytacik, ponieważ mówi w kontekście tego sezonu: no po pierwsze, mówi, że nie liczę już na mistrzostwo świata. Ale mówi, mamy nadzieję, że złapiemy McLarenę i Ferrari i będziemy walczyć o drugie miejsce, tak jak w poprzednich latach. No, mamy ze sobą dopiero cztery wyścigi, więc nie mówię nie i nie chcę tutaj być podły, ale. Czy ktoś tu z Was wierzy na przykład, że Mercedes na tyle się poprawi, że będzie mógł walczyć z Ferrari o drugie miejsce? Dlatego, że Ferrari ewidentnie jest drugim najlepszym zespołem teraz. Ewidentnie jest dość blisko, też ewidentnie dla, dla mnie i dla osób uważnych, obserwatorów, jest blisko Red Bull'a eee, i Suzuka, nie Suzuka. Chiny to pokażą prawdopodobnie. Eee, sam Sainz powiedział, że no, jak prowadzą w jednej trzeciej sezonu w, w upgrade, y, to jest szansa, że będą mogli bardziej podgryzać Red Bull'a. Natomiast Mercedes jest jakby w dużej depresji, aczkolwiek Totowo stwierdził, że mogliby podium dojechać, gdyby strategię lepszą wybrali. Coś, z czym się po nim no w każdym razie to, to liczy, że Mercedes może być drugi. No trzeba mieć wysoko. Wydaje mi się na tym etapie, że, że, że jest to marzenie śniadej głowy. Druga depeszka Red Bull i Ferrari prowadzą nie tylko na torze, dlatego, że DHL ma oczywiście ten swój coroczny konkurs najszybszych pit robią rankingi po każdym wyścigu. Najszybsze zespoły, tak pierwszych 10 najszybszych pit dostaje punktację, tak jak w Formule 1 obecnie. I wyobraźcie sobie, że po pierwszych czterech wyścigach. Pierwszych 10 pozycji zajmują samochody dwóch tylko zespołów i są to samochody Red Bulla i Ferrari, co też pokazuje znowu, że to są dwie siły pierwsze w Formule 1, że nie ma tak jak w poprzednim roku, że Red Bull i cała reszta, ktoś tam się miesza, czasem, tu, czasem tam ktoś podgryza e, Verstappena, tylko mamy, no i to jest bardzo lepsza sytuacja generalnie dla nas, także dla kibiców, tylko mamy jednak tego lidera Red Bulla i za nim zespół drugi, który... Jest tam gdzieś, jest, jest blisko, tak? I dalej całą, całą resztę. Bo tak. Pierwsze pięć pozycji dla Red Bulla. Najszybszy pit stop w tego roku to dwie minuty i 800 sekundy w Japonii przy samochodzie Markusa Verstappena. I szóste jest Ferrari z Leclerciem. 2 sekundy i 18 setnych to jest najlepszy wynik w tym roku Ferrari. No i potem Ferrari od 6 do 9. I dziesiąty znowu Red Bull. Tak to wygląda. I na koniec rośnie potęga premy. Premy to jest oczywiście bardzo znany zespół wyścigowy juniorski, który no, dominuje w kategoriach najróżniejszych, nie zawsze wygrywa. Na przykład w zeszłym roku ostatecznie w Formule 4 włoskiej wygrał nasz Kasper Sztuka, który jeździł w zespole US Racing, a nie, a nie w premie. Natomiast to do zasady jest, jest jednak jeden z takich zespołów głównych, w które się celuje, jak chce się jeździć w kategoriach juniorskich i są bardzo szeroko działające. pamiętam, jak Robert Kubica w, nie, w 2022 roku na przykład, no, Prema weszła do długiego dystansu i wystawiała samochód, w którym jeździł Robert, aczkolwiek tam im szło bardzo średnio. No tak czy inaczej. Więc teraz Prema, moi mili, będzie startowała w Indycar od 2025 roku. Eee, założy bazę w Indianie, tam jest Indianapolis. Eee, znaczy Indy, znaczy toro, tak? Indian, Indianapolis. Eee, I będzie wystawiała dwa samochody w głównej, w najważniejszej serii amerykańskiej wyścigowej i będzie jeździła na silnikach Chevrolet, tak więc ewidentnie jeszcze tutaj poszerza swoje zasięgi. Zastanawiam się, kiedy skorzysta z okazji, kiedy się pojawi moment, że będzie można zabiegać o miejsce w Formule 1. Czemu nie? Bo naprawdę działam bardzo szeroko jest to teraz potęga w kategoriach linierskich. Moi mili, to jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, za które chcę pragnę Wam dzisiaj podziękować z całego serca. Co dalej? Lecę do Barcelony gdzie jest pierwsza runda LMS-u, gdzie będę śledził z bardzo bliska, pierwszy sezon po powrocie Roberta Kubicy tam. Eee, więc po prostu wpadajcie na moje socjale, eee, czy to tutaj, wszędzie najlepiej. Ponieważ będę po prostu dawał wam relacje, będą rozmowy z Robertem, więc zapraszam was serdecznie, żebyście zachęcam, żeby, żeby, żebyście eee, śledzili co się tutaj dzieje. Eee, i w w poniedziałek, myślę, najprawdopodobniej, oczywiście kod nowy zapowiedziały przed kolejnym wyścigiem Formuły 1. Póki co dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Do zobaczenia. Partnerem programu jest Continental, producent opon Sport Contact 7. Thank you. Thank you. Thank you. ...